Także Radio Conchita, to FM Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra. Mamy teraz burczenie pompy. Można posłuchać, jak burczy pompa, proszę Państwa. I nawet można troszeczkę więcej miłości, ciepła, światła, proszę Państwa. I z Panem Bogiem, że zawsze z Panem Bogiem, gdy nadaje nasze radio. Ale że w ogóle to FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. W zielonym gaju ptaszki śpiewają, ptaszki śpiewają pod jaworem. W zielonym gaju ptaszki śpiewają, ptaszki śpiewają pod jaworem. Radio Conchita, taka fena, ura Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra, Conchita, taka fena, ura Conchita, Barbie Baby. W zielonym gaju ptaszki śpiewają, ptaszki śpiewają. Tytuł Wigilii Paschalnej transmitować będziemy na obydwu antenach z Watykanu, to od godziny 20:30. I Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, mszę świętą rezurekcyjną, transmitować będziemy na naszej antenie o godzinie 6 rano z Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. Natomiast z Watykanu uroczystą mszę świętą o godzinie 10 świętego Urbi et Orbi. Zachęcamy raz jeszcze do przeżywania tych świętych dni z Radiem Maryja i Telewizją Trwam. Urbi et Orbi. Szanowni radiosłuchacze, ważny komunikat. Prosimy o przygotowanie kartek i długopisów. Widzimy coraz większy atak na wartości chrześcijańskie. Widzimy coraz większy atak na wartości rodzinne. Dlatego powołaliśmy komitet SOS dla polskiej rodziny. Jeżeli nie jesteś obojętny, jeżeli zależy Ci na przyszłości naszych dzieci, zadzwoń. 502 22 77 46. Zachęcamy do organizowania spotkań w Państwa miejscowościach. Będziemy Was wspomagać wykładami i materiałami informacyjnymi. W ten sposób razem ochronimy nasze rodziny. Zadzwoń 502 22 77 46. Powtarzam numer telefonu 502 22 77 46. Andrzej Jaworski, Hubert Grzegorczyk, SOS dla polskiej rodziny. Lat temu do Torunia. Z tej okazji, z okazji tych rocznic, zapraszamy wszystkich, którzy wtedy zrobili ciekawe zdjęcia, do przysyłania ich, oczywiście bezzwrotnie, do Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Pragniemy zrobić z nich wystawę przed naszym sanktuarium. Zdjęcia prosimy przesyłać do 10 maja bieżącego roku na adres Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II, ulica Droga Starotoruńska 1, 87 100 Toruń. Bóg zapłać za współpracę.
Szczęść Boże, Ingrida Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Ostatni dzień egzaminów ósmoklasisty przebiegł bez zakłóceń. Tymczasem strajkujący nauczyciele coraz bardziej napierają na Ministerstwo Edukacji Narodowej, domagając się podwyżek. Grożą nieklasyfikacją maturzystów. Zapowiadają również kolejne happeningi przed resortem edukacji. Ósmoklasiści nie muszą już martwić się swoimi egzaminami. Także ten ostatni z języka obcego nowożytnego przebiegł bez zakłóceń. Dwa cykle egzaminów, czyli egzamin po gimnazjum i po ósmej klasie, generalnie przebiegły bez zakłóceń, zgodnie z procedurami, zgodnie z prawem. Podkreśla minister edukacji Anna Zalewska. Przed nami jednak matury, które w dużym stopniu są zagrożone. Mówił o tym wcześniej szef ZNP Sławomir Broniarz. Tam, gdzie Rady Pedagogiczne podejmują takie uchwały o nieklasyfikowaniu, siłą rzeczy nie będzie klasyfikacji uczniów w tym czasie. I rzeczywiście nauczyciele i dyrektorzy wielu szkół średnich do matury nie chcą dopuścić. W związku z brakiem możliwości zebrania odpowiedniej liczby nauczycieli, którzy podjęli akcję strajkową, wchodzących w skład Rady Pedagogicznej Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie, informuję Państwa, że nie zostały w dniu dzisiejszym zatwierdzone oceny końcowe w klasach maturalnych. Konsekwencją tej sytuacji jest brak otrzymania świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz powtórzenie klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego bądź czwartej technikum w roku szkolnym 2019-2020. Nadmieniam, że tym samym uczniowie nie będą mogli podejść do egzaminu dojrzałości w sesji maj 2019. Podejść, a dzieci... Napisała w mailu do wszystkich uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie dyrektor placówki. Po interwencjach rodziców, kuratorium, dyrekcja i nauczyciele zdecydowali, że 24 kwietnia jednak rada w tej szkole się odbędzie. Trudna sytuacja jest natomiast w Warszawie. 38 szkół ponadgimnazjalnych nie podjęło uchwał kwalifikacyjnych dla klas maturalnych, mówi Maciej Rusiecki z Międzyszkolnego Komitetu Strajkowego. Z nami, którzy drżą cały czas o swoją przyszłość. Wspieramy ich i mamy nadzieję, że to się jak najszybciej skończy i egzaminy przejdą normalnie. To trzeba pytać ministerstwo, nie nas. Burdel, nie można przejść przez Warszawę, nie można przejść. Testujemy w konflikcie z ministerstwem. To oni odpowiadają za organizację matur. Nauczyciele nie odpowiadają za organizację matur. Ale to nauczyciele decydują o tym, czy dopuścić uczniów do matury. I to w ich ręku jest los tych młodych ludzi. W większości szkół rady klasyfikacyjne przekładane są na 24-25 kwietnia. To świadczy, proszę Państwa, o tym, że istnieje szansa, by w wielkim tygodniu dojść do porozumienia albo przynajmniej zawiesić strajk, by móc uczestniczyć w obradach okrągłego stołu i tam podejmować decyzje na przyszłość. Tymczasem w szkołach 10 dzień trwa strajk. Okazuje się, że obecna forma protestu wyczerpuje się, twierdzą strajkujący. Zamknięci w szkołach nie jesteśmy widoczni. Chcemy, żeby wszyscy o nas usłyszeli. Dlatego przed Ministerstwem Edukacji odbył się dziś protest. Wśród osób protestujących nie zabrakło także polityków. Wielu jednak nauczycieli wciąż nie do końca wie, przeciwko czemu strajkuje. Czemu państwo protestują? Przeciwko niskim płacom, przeciwko złym warunkom, przeciwko olewaniu sobie rządu, olewaniu nas przez rząd. A jakie to te złe warunki są? No, ogólne braki. Jak informują kuratoria, a także ZNP, strajk zawiesiła część szkół. Z kolei do wielu kuratoriów, w tym Dolnośląskiego, docierają sygnały o niegodnych zachowaniach strajkujących wobec pedagogów, którzy nie przyłączyli się do protestu. Pisemne skargi od niestrajkujących nauczycieli trafiły do kuratoriów, m.in. w Katowicach i Wrocławiu. Ludzie patrzą na siebie bokiem. Mamy sygnały dość liczne, że nauczyciele, którzy pracują, określani są łami strajkami, że pod ich adresem padają przykre słowa. To powoduje, że pomiędzy nauczycielami budują się podziały, a każdy dzień strajku tylko pogarsza sytuację, dodaje dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk. To jest główny powód, dla którego ten strajk powinien się jak najszybciej zakończyć, gdyż wyzwala złe emocje, które rujnują
kawałkują szkolne wspólnoty. Ja myślę o tym z wielką troską. Chciałbym bardzo i o to serdecznie apeluję, aby ten strajk zawiesić. Czy nauczyciele posłuchają głosu maturzystów, rodziców i kuratorów nawołujących do zaprzestania protestu? Zobaczymy już jutro po kolejnym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego z udziałem ZNP, FZZ oraz rządu. Tymczasem nauczyciele zapowiadają ogólnopolski protest przed Ministerstwem Edukacji Narodowej na 24 kwietnia. Prawo i Sprawiedliwość proponuje wspólną deklarację wszystkich klubów parlamentarnych w sprawie euro. Europejska waluta dopiero wtedy, gdy Polacy osiągną europejski poziom życia, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Podczas sobotniej konwencji w Lublinie z ust prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego padła bardzo jasna deklaracja. Mówimy nie euro. Przed wprowadzeniem tej waluty ostrzega też wielu ekonomistów. Nie można połączyć jedną wspólną walutą tak dużego geograficznie obszaru o tak bardzo zróżnicowanym charakterze i stopniu rozwoju gospodarki. Mówił ekonomista Konrad Gadomski. Wprowadzenie euro okazało się bardzo złudne dla Grecji, Włoch czy Francji. Warto z tej porażki tych krajów wyciągnąć wnioski. Wyciągnąć wnioski dla Polski. Skutki to nie tylko wzrost cen, ale też spowolnienie gospodarcze. Złotówka chroni nas przed wstrząsami, zapewnia szybszy rozwój. Tych argumentów nie podziela jednak część opozycji. Dla rozwoju gospodarki wiadomo, że przyjęcie euro jest dobre. Mówiła szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Platforma tematu unika. Nie ma tematu euro w Polsce, to jest temat, który wymyślił sobie Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości domaga się od opozycji wspólnej deklaracji w sprawie euro. Chodzi o to, żeby wszystkie te formacje, oczywiście łącznie z naszą, powtarzam, już to podpisałem, zagwarantowały, że w Polsce nie będzie wprowadzone euro, zanim Polska nie osiągnie poziomu gospodarczego państw, które leżą na zachód od naszych granic. Kaczyński chce od Platformy wspólnej deklaracji w sprawie euro. Pomyślimy, jak tylko złoży zeznania w prokuraturze w sprawie srebrnej, notarialnie zobowiąże się, że nie doprowadzi do polexitu i przeprosi Polaków za to, że ich obrażał. Odpowiedział na Twitterze poseł Platformy Mariusz Witczak. Złudzeń co do rzeczywistego stanowiska Platformy Obywatelskiej w sprawie przyjęcia euro w Polsce nie pozostawia ta wypowiedź szefa tej partii Grzegorza Schetyny z zeszłorocznego kongresu Europejskiej Partii Ludowej. Civic Platform. Dla Platformy Obywatelskiej dołączenie Polski do strefy euro jest ważnym celem. Po tym jak odsuniemy od władzy populistów, zaoferujemy polskim obywatelom plan dołączenia do obszaru wspólnej waluty. Uruchomimy narodową debatę, której celem będzie uzyskanie szerokiej społecznej akceptacji tej decyzji. Deklarację chętnie podpisze lider Kukiz 15. Paweł Kukiz przypomina jednak, że w sejmowej zamrażarce leży projekt uchwały jego klubu, który zobowiązuje rząd do utrzymania złotego. Szanowny panie prezesie, a może by wzmocnić przekaz chroniący polską walutę? Ja podpisałbym się pod deklaracją autorstwa PiS, a pan pod naszym projektem uchwały, którą Sejm by przyjął na najbliższym posiedzeniu 25 kwietnia. Wszystko wskazuje na to, że dyskusja w sprawie przyjęcia waluty euro stanie się ważnym elementem trwającej kampanii wyborczej do Europarlamentu. Samorządy zgłosiły aż 75 wniosków o dofinansowanie budowy nowych przepraw przez rzeki z rządowego programu Mosty dla Regionów. Na ten cel rząd zarezerwował 2 miliardy 300 milionów złotych. Program Mosty dla Regionów premier Mateusz Morawiecki ogłosił w ubiegłym roku. Chcemy, żeby komunikacja pomiędzy poszczególnymi gminami położonymi po dwóch stronach rzek była łatwiejsza. Przez ostatnie dziesięciolecia było z tym bardzo źle, mówi doktor inżynier Sławomir Niecko. Żeby się przedostać na przykład z jednej miejscowości do drugiej, czy tam z jednej gminy do drugiej, trzeba było pokonywać nieraz 20, 30, a może i więcej kilometrów. Dobrych połączeń komunikacyjnych ma bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy, mówi minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Bardzo często podkreślamy, że wspieramy tu drogi lokalne, drogi samorządowe, ale te drogi lokalne, te połączenia są jednocześnie stają się taką autostradą dla inwestycji, dla tych samorządów, więc to jest bardzo, bardzo ważny dla nas program.
Budżet programu Mosty dla regionów wynosi 2 miliardy 300 milionów złotych. Samorządy mogą liczyć na dofinansowanie sięgające nawet 80%. Rząd finansuje też przygotowanie dokumentacji. Do programu zgłoszono 75 projektów z 14 województw. Stworzone propozycje opiewają na ponad 86 milionów złotych, jeżeli chodzi o koszt przygotowania dokumentacji dla tych inwestycji. No, natomiast szacunkowy koszt realizacji tych inwestycji, który jest podany w wnioskach, to ponad 4 miliardy złotych. O tym, które projekty zostaną zrealizowane, zdecyduje specjalna komisja. Na pierwszeństwo może liczyć 7 propozycji z listy 21 zarekomendowanych wcześniej przez rząd przepraw. Jedną z nich jest nowy most na Sanie w Stalowej Woli. Będzie to więc most piękny, nowoczesny, a jednocześnie bezpieczny, który będzie łączył nasze miejscowości, nada nowy charakter gospodarczy, komunikacyjny. Mówi prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. Koszt nowej przeprawy to 360 milionów złotych, mówi wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Ten most jest niezmiernie potrzebny nie tylko Stalowej Woli, ale także mieszkańcom dwóch gmin, mieszkańcom gminy Pysznica i gminy Radomyśl nad Sanem. W projekt zaangażowało się wiele podmiotów, podkreśla marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl. Te odważne decyzje, które dzisiaj są podejmowane, nie byłyby możliwe, gdyby nie wspaniały montaż finansowy, modelowy wręcz można powiedzieć. Tu się grupują, koncentrują środki rządowe, środki europejskie, środki samorządów. Najwięcej wniosków złożyły samorządy z Małopolski, aż 22. Nie ma natomiast żadnych projektów z pomorskiego i zachodniopomorskiego. Rząd deklaruje, że nowe przeprawy na Noteci, Warcie, Odrze, Bugu, Wiśle i Sanie pojawią się w ciągu maksymalnie 5 lat. Prezydent Francji Emmanuel Macron chce w ciągu 5 lat odbudować katedrę Notre Dame. Wsparcie płynie z całej Europy, także z Polski. Z apelem do wiernych o pomoc finansową zwrócił się przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki. To niecodzienny widok. Francuzi sięgają po różaniec. Le cœur de ton église a été transpercé hier. Wierni gromadzą się pod katedrą Notre Dame. Zniszczenia są ogromne, ale to nie pierwszy pożar w tej okolicy. 1,5 kilometra dalej, przed miesiącem, podpalony został kościół świętego Sulpicjusza. To druga największa świątynia katolicka w Paryżu. Tak dziś wygląda Francja. Co trzeci dzień jakiś kościół jest bezczeszczony. Wielki tydzień nie jest dla nas łatwy, ale wszyscy widzieliśmy ten obraz krzyża wciąż świecący w katedrze, więc to dobry znak, aby rozpocząć ten święty tydzień. Moje serce zostało zranione, ale cieszę się, ponieważ wszyscy mieliśmy ten silny symbol. To wspaniałe doświadczenie jedności, której rzadko doświadczamy w naszym życiu. Dziś o swojej modlitwie wiernych we Francji zapewnił ojciec święty Franciszek. Cari fratelli e sorelle, czuję wielką bliskość z wami wszystkim. Tym, którzy poświęcali się, ryzykowali życie, by uratować katedrę, należy się wdzięczność całego Kościoła. Niech Maryja Panna im błogosławi i wspiera odbudowę. Niech będzie to dzieło zbiorowe na sławę i chwałę Boga. Pożar katedry to szok, ale i wezwanie do wiary, mówi biskup pomocniczy archidiecezji paryskiej. Nasza wiara jest w nas. To znaczy, że to, co świętujemy w tym wielkim tygodniu miłości i zmartwychwstanie Chrystusa, jest wydarzeniem duchowym i nie zgaśnie przez straszne zniszczenie tych materialnych rzeczy. Odbudowa katedry będzie bardzo kosztowna. Samo ubezpieczenie jest niezwykle skomplikowane. Dlatego potrzebne będzie wsparcie państwa. Prezydent Francji jest gotowy, by pomóc. Je vous le dis ce soir avec force. Odbudujemy katedrę Notre Dame. Będzie jeszcze piękniejsza. Chcę, żeby zostało to zrobione w ciągu 5 lat. Możemy to zrobić. Wsparcie płynie też z innych państw, także z Polski. Z apelem o pomoc w odbudowie katedry zwrócił się do wiernych przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki. Dziś jednoczy także nas, Polaków, inicjatywa wsparcia odbudowy katedry Notre Dame, rozumianej nie tylko jako symbol bezcennego dziedzictwa kulturowego Europy, ale również jako symbol chrześcijańskich wartości.
Wsparcie można przekazywać za pośrednictwem akcji SMS-owej oraz przez dobrowolne wpłaty na konto Caritas Polska. Parlament Europejski zakończył cykl debat na temat przyszłości Europy. O szczegółach ze Strasburga Wioleta Czarnomska-Romańska. W Unii Europejskiej od dawna toczy się burzliwa dyskusja nad kierunkiem, w jakim ma podążać integracja europejska. Dziś swoją wizję przyszłości Europy nakreślił premier Łotwy. Kiedy spojrzymy na wyborców, co ich niepokoi? Przede wszystkim, ja bym powiedział, że są cztery takie rzeczy. Praca, sposób życia, czyli kwestia migracji, środowisko i kwestia bezpieczeństwa. Jeżeli chcemy mówić o przyszłości Europy, trzeba się odnieść do tych czterech spraw. To wystąpienie łotewskiego premiera zakończyło cykl debat na temat przyszłości Unii Europejskiej. Niestety nie cieszyły się one zbyt dużym zainteresowaniem europosłów. Myślę, że te 20 debat niestety nie wpłynie istotnie na zmianę kształtu Unii Europejskiej i na rozwiązanie tych od 5 lat nierozwiązanych bardzo ważnych problemów Unii Europejskiej, typu na przykład migracja. Mówi europoseł Beata Gosiewska. Podczas debaty zaatakowano Polskę. Nawet w tej debacie z premierem Łotwy zarzucono, że Łotwa nie głosowała za karaniem Polski za brak praworządności, więc tutaj ta nienawiść do rządu Prawa i Sprawiedliwości w Unii Europejskiej istnieje i chęć karania, także to nie ulega wątpliwości. O sensie organizowania tego typu debat w przededniu wyborów długo by można było dyskutować. Tak naprawdę o tym, jaką drogą będzie podążać Unia Europejska przez kolejne 5 lat, zdecyduje nowo powołany Parlament Europejski. Ze Strasburga dla Informacji Dnia Wioleta Czarnomska-Romańska. Dziś przeżywamy Wigilię Triduum Paschalnego. W trakcie katechezy podczas audiencji generalnej w Watykanie ojciec święty Franciszek zachęcał nas do znalezienia w spotkaniu z ojcem przebaczenia i odwagi przebaczania. Kontynuując cykl kateches na temat modlitwy Ojcze Nasz, ojciec święty Franciszek zatrzymał się nad słowami, którymi Jezus modlił się podczas swojej męki. Po ostatniej wieczerzy, doświadczający całej udręki z powodu tego, co go miało czekać, Jezus wchodzi do ogrodu Getsemani i modli się słowami Abba, Tatusiu. Jezus uczy nas, abyśmy w próbie obejmowali Ojca, ponieważ w modlitwie do Niego jest siła, by iść naprzód w cierpieniu. W trudnościach modlitwa jest ulgą, zaufaniem, pocieszeniem. W momencie kulminacyjnym swojej męki Chrystus mówi: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Ducha, którego Ojciec dał Jezusowi, Jezus oddaje Ojcu. Moje staje się Twoim, tak czyni Bóg, tak czyni miłość. W ten sposób ma miejsce zbawienie, które jest darem miłości. Jezus kieruje do Ojca także trzecią modlitwę za nas. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jezus modli się za tych, którzy byli wobec Niego nikczemni, za swoich zabójców. Tutaj, u szczytu bólu, miłość osiąga swój punkt kulminacyjny. Przychodzi przebaczenie, czyli dar, do entej potęgi, który łamie krąg zła. Jezus modlił się do Ojca również za nas, aby od Ojca przyszło przebaczenie, które uwolniłoby nasze serca, które uzdrowiłoby nas wewnętrznie. Na zakończenie Ojciec Święty pozdrowił pielgrzymów, zwracając się do Polaków, powiedział: Cari fratelli e sorelle, viviamo questi giorni del Triduum per la patria. Drodzy bracia i siostry, przeżywajmy te dni Triduum Męki Pańskiej na chwałę Boga, to znaczy z miłością, powierzając się Ojcu w próbach i szukając w spotkaniu z Ojcem przebaczenia i odwagi przebaczenia. Zjednoczenie z cierpiącym Chrystusem, który tak nas umiłował, że życie za nas dał, niech nas prowadzi do chwały Jego zmartwychwstania. Niech Bóg Wam błogosławi. W tym wydaniu to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Na kolejne zapraszam o godzinie 21.20. Jutro w naszym dzienniku post dla Europy. Do końca maja ponad 1000 osób będzie pościć w intencji powrotu Europy do chrześcijaństwa. Dołącz i ty.
Zagrożone matury. Jeśli nauczyciele się nie opamiętają, maturzyści mogą powtarzać rok. Święte dni. Rozpoczyna się Triduum Paschalne. Dziękujmy Bogu za dar Eucharystii i kapłaństwa. Kocham Polskę. Czytam nasz dziennik. Kupisz w kiosku. Radio Maryja, telewizję Trwam, dzieła, które wyrosły z Radia Maryja, posługujących w tych dziełach i wszystkich naszych ofiarodawców i współpracowników w ojczyźnie i poza jej granicami. O łaskę zdrowia dla chorych, dla ojca Jana Króla, jego mamy Józefy, dla księdza Stanisława Rakieja, za chorych z naszych rodzin, wspólnot zakonnych, z rodziny Radia Maryja. Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych i jak zawsze włączamy wszystkie intencje modlących się wraz z nami i te intencje, które zostały złożone w naszej radiowej kaplicy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Prośmy o wzrost wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pierwsza tajemnica chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Tylko przez trud i ofiarę, przez trud łączony z ofiarą Chrystusa, dochodzi się do chwały zmartwychwstania. Innej drogi nie ma. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Serdeczny Bóg zapłać za wspólną modlitwę modliła się Zofia z Niedzielzy z Panem Bogiem. Bóg zapłać. Druga tajemnica chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Człowieka można przemocą ugiąć, ale nie można go zniewolić. Polak miłujący Boga i Ojczyznę powstanie z każdego poniżenia, bo zwykł klękać tylko przed Bogiem.
ciebie Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź do nieba wszystkie dusze, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bo zapłać za sporą modlitwę, modlił się Michał z parafii Świętego Serca Pana Jezusa w Bytomiuszu, w Wierkach wraz z chorą babcią. Bóg zapłać. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Trzecia tajemnica chwalebna, zesłanie Ducha Świętego. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Prośmy Boga, aby napełnił nas mocą swojego Ducha, aby uspokoił nasze serca i dodał ufności w zwycięstwo dobra nad złem, aby wzbudził w narodzie ducha prawdziwej solidarności ludzkich serc. Niech biją rytmem serca Bożego, które tak bardzo nas umiłowało. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy. Modliła się Joanna z córką Anną. Bóg zapłać. Czwarta tajemnica chwalebna, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Chcemy wszystko złożyć Bogu w ofierze przez ręce Matki Najświętszej, prosząc, by te nasze cierpienia, nasz trud i udrękę przez modlitwę zanoszoną dzisiaj przez nas, dobrym uprzemieniu łaski potrzebne do prawdziwej chrześcijańskiej postawy w naszym życiu. W ramionach Twoich się skryć.